To była zbrodnia podwórkowa, jak ja mówię. To była zbrodnia, do której doszło przez przypadek. To doszło do pod wpływem impulsu, emocji, jakiejś zazdrości. Uważam, że Iwona została popchnięta przez kogoś, kto był jej bliski. Upadła, uderzyła się głową o krawężnik, o chodnik, o mur i tak to się zaczęło. Być może nawet wtedy jeszcze żyła, ale przewieziono ją w inne miejsce i ukryto, zamordowano. I to miejsce wskazałem w 2016 roku policji. To miejsce było przeszukane bardzo pobieżnie. Było tak mniej więcej przeszukane jak jezioro w Dywitach, tak uważam. Trzeba by tylko przeszukać. Na przykład kopano do 50 cm. No nikt nie zakopuje nikogo na 50 cm. Tam było wiele takich zaniedbań. No i teraz wracamy do tego. Wracamy do tego prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Jakiś tam problem jest z wejściem na tą działkę, bo ta działka ma jakby właściciela. Policji już nie chcemy na to namawiać, bo policja jak już coś zrobiła, to już mają odfajkowane, koniec, do widzenia, sprawdziliśmy, tak. No ale sprawdzanie policji to wygląda czasami tak, że znam takie przypadki, że szukają kogoś. No policjant wchodzi po drabinie na strych domu, wkłada głowę przez dziurę, nie ma niczego. Później się okazuje, że za kominem wisiał facet, tak, i go znaleźli za pół roku. No więc tak wyglądają czasami, niestety nie zawsze, bo też nie można powiedzieć, że wszyscy policjanci tak podchodzą do swojej pracy, bo wielu jest, którzy naprawdę profesjonalnie pracują. Ale w przypadku Iwony wydaje mi się, że wiele takich błędów popełniono i jakby trudno będzie się policji do tego przyznać. Podobnie jak policja w Dywitach się nie chciała przyznać do tego, że coś zawiniła. A sądzi pan, że skoro w przyszłym tygodniu wracacie do tematu, to że... Chcemy je sprawdzić. To nie, no nos panu podpowiada, że w przyszłym tygodniu znajdziecie ciało? Nos mi podpowiada, że w przyszłym tygodniu potwierdzimy albo wykluczymy to miejsce, bo on to mi nie daje spokoju w tym miejscu. Zresztą wtedy, w 2016 roku, w szopie przylegającej do tej posesji innego mieszkańca, ale też związanego z tą sprawą, jakby właściwie jego lokatora związanego bardziej z tą sprawą, znaleziono liczne ślady krwi. Tam było wszystko w zasadzie pochlapane krwią. Wiem z tego, co się zdołałem dowiedzieć, że była to krew ludzka, nie było to krew zwierzęca. Było tej krwi wszędzie, w szopie, w garażu, w jakichś innych pomieszczeniach, mnóstwo, na jakichś ubraniach roboczych, na narzędziach. Więc to wyglądało, jakby ktoś kogoś tam kroił nawet. Natomiast policja nigdy nie ujawniła tych wyników badań laboratoryjnych tej krwi, ale też nie zaprzeczyła, że była to krew ludzka, chociaż ja co chwilę ich bombarduję tym pytaniami. Gdyby to nie była krew ludzka, no to by powiedzieli, panie Szostak, to tam prosiaka, prawda, kroili, tak, oprawiali. I no, jest to zagadkowe. Zagadkowe też jest to, że wszyscy mieszkańcy tego domu, i ten lokator, który był w to zamieszany, on się powiesił na krzyżu, na grobie własnego ojca. Wkrótce po tym, jak ja zacząłem o tym opowiadać, o tej krwi, niedawno pożegnał się z życiem. Nie zdążyłem z nim porozmawiać, bo gospodarz tego domu, pojechałem tam, mówię, może porozmawiam z tym człowiekiem, będzie coś więcej pamiętał. Okazało się, że trafił do szpitala w stanie śpiączki, tam kilka dni temu umarł, także już właściwie nie ma tam z kim rozmawiać. Natomiast ta sąsiednia działka, gdzie prawdopodobnie została Iwona zakopana, no... Mamy ten problem, że musimy albo ją kupić, albo wynająć, no musimy tam dostać się legalnie, tak, no nie będziemy przez dziurę w płocie wchodzić, więc, a też nie sądzę, żeby policja chciała jeszcze raz szukać w tym miejscu, bowiem jak szukaliśmy Joanny w Jeziorze Dywickim, policja od początku podchodziła do tego sceptycznie. W zasadzie niektórzy z nas zniechęcali do tego. Tak ja wiem jak policja działa, oni coś zrobią, sprawdzone, wykluczone, tam już nie ma, tak? No nie zawsze tak jest, no, trzeba sprawdzić. I nie jestem na 100% pewien, że tam jest ta dziewczyna, ale bardzo wiele na to wskazuje. I do momentu, aż tego nie sprawdzę, nie upewnię się, że w danym miejscu, no przekopiemy to po prostu za zgodą właścicieli, jeśli taką zgodę wyrażą. I będziemy wiedzieli. No wtedy się uspokoję, bo to też mnie dręczy, powiem tak szczerze. Chciałbym to zakończyć, chociażby dla własnego spokoju.